20 sierpnia wspominamy błogosławionego Alojzego od Świętego Sakramentu, prezbitera i męczennika. Jerzy Hefner urodził się 19 października 1900 roku w Würzburgu w robotniczej rodzinie. Jego ojciec Valentin i matka Barbara z domu Ulsamer byli pracownikami służb miejskich. 28 października 1900 roku na chrzcie w katedrze w Würzburgu otrzymał imiona Józef Georg Simon. W 1918 po zdaniu matury w trybie przyspieszonym został powołany do armii niemieckiej. Rok później Alojzy rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie w Würzburgu. 11 stycznia 1920 wstąpił do trzeciego zakonu karmelitów bosych i przyjął zakonne imię Alojzy od Świętego Sakramentu. 4 lata później Alojzy przyjął święcenie kapłańskie. Następnie pełnił posługę duszpasterską w Motten, Goldbach i Mürzbach. 1 września 1928 roku został wikarym w parafii w Altglastuten. Nie odpowiadał na pozdrowienia Heil Hitler, czym naraził się miejscowym nazistom. 12 listopada 1934 roku Alojzy został proboszczem parafii w Oberschwarzach. Od kiedy w 1938 otrzymał od władz hitlerowskich zakaz nauczania w szkole, zajęcia religii i przygotowania do pierwszej komunii świętej i bierzmowania prowadził po kryjomu. Alojzy z odwagą wypowiadał się krytycznie na temat nazistowskich rządów. W sierpniu 1941 roku udzielił na łożu śmierci ostatniego namaszczenia funkcjonariuszowi NSDAP, który wcześniej odszedł od kościoła katolickiego. Po ogłoszeniu tego faktu w następną niedzielę 31 października 1941 roku na mszy świętej został aresztowany pod zarzutem podburzania ludności i mimo starań wikariusza diecezji würzburskiej Franza Miltenbergera przebywał w więzieniu. 12 grudnia 1941 roku bez wyroku sądowego Alojzy został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau i otrzymał numer 28876. 20 sierpnia 1942 roku o godzinie 7:20 Alojzy zmarł z zwycięczenia po długotrwałym maltretowaniu przez SS-manów i morzeniu głodem. Został beatyfikowany 15 maja 2011 roku w katedrze w Würzburgu przez kardynała Angelo Amato na polecenie papieża Benedykta XVI. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Alojzego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.